Cześć, witam. Dawno nie robiłam taku, a taki mi się jeden spodobał na kanale Igora Gra w Zero, czyli kreskówkowo-książkowy tak. Do filmów rysunkowych należy dopasować książkę. No i teraz przedstawiam Wam moją wersję tego tagu. Zapraszam oczywiście na kanał Gra w Zero, żebyście obejrzeli oryginalne wykonanie. Pierwsze pytanie, gąska balbinka, czyli książka, do której wracasz. To są książki Simony Kossak. O, to taki cały pakiecik. Cały pakiecik. Czyta się wspaniale o przyrodzie, żyjątkach, jej samej. A teraz w te wakacje przeczytałam tę książkę. To jest Simona Kossak, Trzy żywioły, Ziemia, powietrze i woda. To jest zbiór felietonów, które ona wygłosiła w radiu Białystok. No i co? Woda o żyjątkach w wodzie, ziemia o ziemskich, a powietrze o fruwających, latających. Pięknie wydane, są fotografie. Oto ona z ulubionym swoim jelonkiem. Także naprawdę polecam Simonę Kossak, Zawsze i wszędzie o przyrodzie, której wokół nas staje się coraz mniej, niestety. Pytanie drugie. Reksio, książka o dorastaniu. Książek o dorastaniu jest wiele, ale zadałam sobie pytanie, a czy jest książka o tym, że bohater nie może dorosnąć? Nie chce, nie może, niby biologicznie tak, ale jakoś tak mentalnie i psychologicznie nie. I wpadła w moje ręce książka świetna, zresztą o niej i o jej autorze będę mówiła znacznie więcej w osobnym filmie, ale teraz o niej pokrótce. To jest Filip Zawada i jego książka Weź ze mną zatańcz. Przyznacie, że okładka intrygująca. Bohaterem jest 45-letni Stanisław, z wykształcenia biolog, który nadal mieszka z matką, czyli z mamcią. Mamcia się o swojego Stasia troszczy, wprawdzie mówi, że chce, żeby wreszcie poznał jakąś kobietę, a jeżeli tak się dzieje, to nazywa ją suką albo kurwą, więc tak naprawdę robi wszystko, żeby Stasiu się nigdy od niej nie wyprowadził, tym bardziej, że mąż porzucił ją i Stasia, kiedy dziecko było maleńkie i nie mają od tego czasu ze sobą żadnego kontaktu. No i nasz Stanisław tak rozumie działania matki, która terroryzuje go właściwie swoją miłością. I oto jeden z cytatów. Zaraz, już. Jeden z cytatów mam. Mamcia chciała mnie wychować tak, żeby mieć pewność, że na starość jej nie opuszczę. Dlatego była bezwzględna w nauce życia. Każdego dnia się upewniała, czy jej nie zostawię, kiedy zacznie srać pod siebie lub wyzywać mnie od najgorszych w napadach starczego szału. Chciała, żebym obiecał, że pozostanę przy niej, kiedy będzie się trzęsła, chorując na Parkinsona, i podam wodę, gdy nie zdała już sama utrzymać szklanki. Chciała mnie nauczyć tylko tego jednego i przez całe życie drżała z niepewności, czy jej się uda. Udało się? Koniecznie przeczytajcie tę książkę, bo naprawdę temat jest fascynujący, a autor słowami narratora opowiada, no to w sposób bardzo osobisty, czasem nawet drastyczny, na przykład wtedy, kiedy matka umiera i syn pozostaje z jej ciałem w domu przez 5 dni. Tu mi się troszkę przypomniała Psychoza Hitchcocka, kiedy ten syn hotelarz tam, no ale to nie jest aż tak. Książka ta jest tym bardziej na czasie, że na naszych ekranach pojawił się już polski film pod tytułem Głupcy z Dorotą Kolak i Łukaszem Simlatem w rolach głównych. Film opowiada o toksycznej miłości matki i syna, a ta miłość jest na tyle silna, że bohaterowie przekraczają granicę fizyczności, bliskości fizycznej. No, temat drażliwy, o tym się nie mówi, nie pisze, więc jestem ciekawa tego filmu,
A mogę Was zapewnić, że ta książka jest naprawdę warta przeczytania, bo odpowiada na pytanie, czy można nie dorosnąć i dlaczego. Filip Zawada, Weź z nią zatańcz. Jak już powiedziałam o autorze i jego innych książkach, które mam, na przykład o Przepraszam, że rozdeptałem czarnego kota, nominowanej do Nike, opowiem Wam w którymś z najbliższych filmów. Pytanie trzecie. Pytanie trzecie. Bolek i Lolek. Książka z bohaterem, którego nie znoszę. O tych kreskówkach nie mówię za wiele, no bo wszyscy, no znowu wszyscy w moim wieku je znają, a wracając do Kuczoka. To jest gnój i wredną postacią tutaj jest ojciec. Wredną, tyranizującą, bijącą. Podobnie jak w książce nie w szponach ojca, tylko wiecie, o co mi chodzi. Niedawno Wam mówiłam o tej książce włoskiego pisarza, czyli dwaj wredni ojcowie i dwie wredne postacie literackie, czyli Wojciech Kuczok gnój i no wiecie, o co mi chodzi, bo mówiłam, książka Kiku i pokazywałam ją Wam. Także wredni ojcowie. Pytanie czwarte. Wilk i zając. Książka z wątpliwym poczuciem humoru. No to jest Spisgacz i jedyna książka, którą na szczęście tylko jedyna, którą przeczytałam, więc Spisgacz. Pytanie piąte. Koziołek Matołek. Książka z potężną bohaterką. Zastanawiałam się, bo to można pytanie wieloznacznie rozumieć. Zastanawiałam się, co to znaczy potężna bohaterka. To może być królowa sprawująca władzę, ale przypomniała mi się ta książka. Książka Gabrieli Zapolskiej pod tytułem Kaśka Kariatyda. Tutaj akcja dzieje się na przełomie wieków. To chyba jest XIX wiek jeszcze, albo początek XX. W każdym razie mamy służącą, dziewczynę, która ma 20 lat, nazywa się Kaśka Olejarek i przybywa do miasta, by zostać służącą. Jest sierotą i podczas pierwszej rozmowy z panią, która chce ją przyjąć na służbę, wszyscy zwracają uwagę na potężne ciało tej właśnie dziewczyny. Pani się bardzo cieszy, bo taka silna służąca jest jak znalazł, będzie mogła pracować za trzech, a płacić pani będzie jej jak za pracę jednej osoby. Na wyjątkową postawę fizyczną Kaśki zwracają uwagę również mężczyźni w różnym wieku, no i nie dają jej spokoju. Była to istotnie dziewczyna piękna, silna, olbrzymia, z głową foremną, niskim czołem dawnych posągów greckich. Twarz jej, świecąca od potu, brązowa, mieniła się w cieniu zalegającym podwórko i nadawała całej jej postaci charakter odlewu brązowego. Dwaj młodzi ludzie patrzyli na nią przez chwilkę, po czym jeden z nich, młody i przystojny chłopak, wyrzekł tylko jedno słowo – kariatyda. Po wypowiedzeniu tego słowa można było przeczuć rzeźbiarza. Zgłoski spadały z głuchym odgłosem młotka, obracanego silną dłonią, wykształconą na wzorach greckich – kariatyda. Bo kariatyda to w greckiej architekturze postać kobiety, która jest bardzo silna, umięśniona i na swojej głowie trzyma sklepienie. Sklepienie świątyni, jakiegoś portalu, a więc kariatyda to silna fizycznie kobieta. I Kaśka taką była. Fizycznie silną, ale psychicznie niestety nie. No i świat, który weszła, ją zniszczył. Tragiczne losy Kaśki Olejarek, służącej, czyli kobiety wydającej się, że jest niezniszczalna. Jednak świat ją zniszczył. Warto przypomnieć sobie tę książkę, przeczytać. Moim zdaniem
bo Kaśka nie była jedyną i nie jest jedyną, którą świat niszczy. Pokazywałam wam już kiedyś tę książkę, Służące do wszystkiego, Joanna Kuciel-Frydryszak, o podobnych Kaśkach kariatydach. Nie tylko wtedy, ale również dzisiaj. Silnych fizycznie, wydawałoby się niezniszczalnych kobietach, które jednak mają wrażliwość i osobowość słabą, a świat to wykorzystuje. Pytanie piąte. Zaczarowany ołówek. Najlepsza scena sportowa w literaturze. Literatura polska i literatura światowa nie za dużo miejsca poświęca sportowi. Sportowi kobiet przede wszystkim. A ja chciałabym zacząć od autobiografii, którą Andrzej mi znalazł jakieś parę dni temu, bo o niej zapomniałam. To jest Złota Ela, Elżbieta Duńska-Krzesińska, Zamiatanie warkoczem, która na olimpiadzie w Rzymie zdobyła medal w skoku w dal, a o wszystkim zadecydował warkocz. Ponieważ Złota Ela miała bardzo zawsze, o, tutaj szczególnie jest widać, zobaczycie, szczególnie długi warkocz, który był jej dumą. Słynny warkocz w całej okazałości w 1958 roku. I właśnie jej skok sędzia zmierzył nie od śladu butów, tylko od śladu zostawianego na piasku przez warkocz. I o tym pisze w swojej autobiografii Złota Ela, Elżbieta Duńska-Krzesińska, Zamiatanie warkoczem. Interesujące jest to wszystko napisane, jej życie również w Stanach Zjednoczonych, z dziećmi i wnukami oraz o tym, że na olimpiadzie w Los Angeles zbojkotowanej przez państwa socjalistyczne ona była jedyną startującą Polką. Przeczytajcie. No i co? Mistrz. O tej książce mówiłam, na jej podstawie powstał film. Mistrz Tadeusz Tedy Pietrzykowski, rękopisy i opowieści ojca z Auschwitz zebrała córka Eleonora Szafran. W Auschwitz mistrz staczał walki bokserskie, a ich ceną było nie tylko jego życie, ale też czasem życie innych. A więc mistrz sceny walk bokserskich w tragicznych warunkach obozu w Auschwitz. Pytanie siódme. Kot Filemon. Najlepsza powieść science fiction. No, tu zawsze będę mówiła o tej samej, bo nic się nie zmieniło. To jest krótka opowieść Stanisława Lema pod tytułem Niezwyciężony. O statku kosmicznym, którym ludzie wyprawiają się na odległą planetę, a tam muszą się zmierzyć ze zmasowanym atakiem inteligencji technicznej. Zwyciężają, no właśnie, bo niezwyciężony. Polecam tę książkę, no klasyczne science fiction, co będę tam dalej gadała. Pytanie ósme. Krecik, no czechosłowacki film rysunkowy, znamy, znacie, znają. Krecik, książka, o której zapomniałaś. No jeżeli zapomniałam, no to nie będę miała o czym mówić, więc nie mówię. Pytanie dziewiąte. Garfield, czyli ten smakosz lasagne, książka, która rozłożyła cię na łopatki. No trudno jest mnie rozłożyć na łopatki w taki czy inny sposób, ale na łopatki rozłożyła mnie ta książka, a właściwie jej autorzy. Autorzy, czyli Teresa Kowalik i Przemysław Słowiński, rozłożyli mnie na łopatki, ponieważ są szalenie dowcipni. I ta książka to jest żart z ich strony, dlatego że nosi tytuł Sobowtóry i jeszcze dodatek Dublerzy wielkich ludzi. Od Nerona do Putina. Oj, tytuł smakowity. Sobowtóry dublerzy. A na czym polega żart? Że w tej książce o sobowtórach i dublerach właściwie się nie mówi i nie pisze. Na takiego grubasa i na kilkanaście
postaci tutaj omówionych jest może tylko jeden promilek o jakimś tam dublerze albo sobowtórze. Każdej postaci autorzy poświęcają tak 14-16 stron i w każdej tej, no, przy każdej opisywanej postaci takie zdanie musi być. Urodził się, no i tutaj takie dane encyklopedyczne, które w ogóle niczego nie wnoszą. No, a ja ciągle szukałam tych sobowtórów i tych dublerów. No i tak szukam, oczywiście w najbardziej, jakby to powiedzieć, popularne postaci, które mnie zainteresowały, na przykład William Shakespeare. I szukam tego Shakespeare'a i jego dublera i pod koniec rozdziału o Szekspirze wreszcie trafiam na takie zdanie. Debata nad autorstwem dzieł Szekspira trwa od ponad 150 lat. Jest niesłychanie zażarta. Czy to zdanie jest o dublerze albo tym sobowtórze? Dobrze, lecę do następnych postaci. Następne postacie to są co? O, na przykład Winston Churchill. Lecę i tak, rozdział liczy 16 stron, o dublerze 0. Lecę do następnej postaci, czyli Adolf Hitler. Rozdział liczy 16 stron, o dublerze 0. Wojciech Jaruzelski, kilkanaście stron, o dublerze 0. Stalin tylko był. Stalin miał 16 stron, o dubler Stalina. Ale i dwie strony o dublerze, który nazywał się Felix Dadajew. A więc widzicie już, na czym polega żart autorów. Interesujący, intrygujący, przyciągający uwagę potencjalnych czytelników tytuł sobowtóry, dublerzy wielkich ludzi od Nelona do Putina. Nie kupujcie tej książki, bo niczego nowego się z niej nie dowiecie, tylko się zirytujecie i będziecie rozłożeni na opadki, tak jak ja, tym literackim żartem autorów. Nie kupujcie, szkoda pieniędzy. I pytanie 10. Było sobie życie, kreskówka, chyba była francuska, ale może, mogę się mylić, podpowiedzcie. Było sobie życie. Książka z wojną domową w tle. Wojnę domową też można rozumieć różnie. Ja sobie ją zrozumiałam tak, wojna domowa, czyli sąsiedzka. Był kiedyś taki serial Jerzego Gruzy pod tytułem Wojna domowa i tam pojawiał się pan Jarema Stępowski, pytając, czy jest suchy chleb dla konia. No i właśnie od filmu przeszłam do literatury. Wojna domowa po raz pierwszy pojawia się w takiej balladzie, utworze tego Aleksandra Fredry z dramatu Pan Jowialski o Pawle i Gawle. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Gaweł był cichy, nie wadził nikomu, a Paweł durny wyprawiał swawolę. Oczywiście tak dosłownie nie powinien brzmieć ten cytat, no ale Paweł i Gaweł. A co było potem? No co? Joanna Chmielewska i nawiedzony dom. Państwo Chabrowiczowie, Janeczka, Pawełek i ich pies Haber odziedziczyli willę po swoim jakimś tam praprzodku. No i w tej willi już się zaczynają urządzać, ale bruździ im tak zwana zmora, która wyprowadzić się nie chce, a bruździ, siedzi, jeździ na furtce. A więc wojna domowa w willi, wojna domowa dla dzieci. Natomiast, no co, kiedy pomyślimy wojna domowa, spór sąsiedzki, to od razu mówimy Kargul i Pawlak, sami, swoi. Cała ta filmowa trylogia, która ma wielu już widzów, wiele pokoleń się na niej wychowało i wyśmiało. Nie wiem, jak współczesne pokolenie, czy dla nich to też jest śmieszne, ale nie wiedziałam, że ona została również co? Przedstawiona literacko. Kochaj albo rzuć. Sami swoi i nie ma mocnych. Czyli trylogia
napisana przez Andrzeja Mularczyka. Tu mamy zdjęcia filmowe. Wypożyczyłam z naszej biblioteki, ale nie będę czytać, bo zawsze, znaczy, mam złe doświadczenia. Kiedy pisze się coś na podstawie filmu, najpierw jest film, a potem robi się z tego jakąś literaturę. Jeżeli ktoś czytał, to powiedzcie, czy ta trylogia jest równie śmieszna, ciekawa jak filmy o Kargulach i Pawlakach. Ale jeżeli ktoś nie wiedział, tak jak ja, że z ekranu Kargule i Pawlaki wstąpiły między karty tych książek, to wam tutaj pokazuję. Mój więc ten tag kreskówkowy tak właśnie wygląda. Jak zwykle apeluję o dyskusję na ten temat i zapraszam do na kanał Grafa Zero, żebyście obejrzeli oryginalne wykonanie tagu. A ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia.